Konrad, zacznijmy może od twojej osoby, bo dawno nie stałeś w meczu o stawkę w bramce Zagłębia Lubin. Niepewności w twojej grze widać dziś nie było, także widać też, że mocno pracujesz na tym, żeby być w formie i że trener Stakowiec może na ciebie liczyć. Wiadomo, sam wiem, że są sytuacje i momenty, nad którymi muszę pracować i muszę poprawić, aczkolwiek no, cieszę na pewno zwycięstwo. Szkoda, że nie było na zero z tyłu, ale mówię, no, brawo dla całej drużyny za walkę do końca, mimo tego, że pozwoliliśmy rywalowi w końcówce na troszeczkę więcej, to dotrzymaliśmy to i zwyciężyliśmy, jesteśmy w kolejnej rundzie. Konrad, przy tym uderzeniu Nowikasa mogłeś zrobić więcej, czy jednak ten rykoszet był na tyle mylący, że jednak nie widziałeś piłki do końca i już nic nie można było z tego zrobić, wyratować drużyny? Zawsze można zrobić coś więcej. No akurat no, wyszło małe nieporozumienie, że gdzieś tam piłka się odbiła od tego muru, dostała takiej rotacji, no, że niestety nie sięgłem. No i nie sięgnąłem i niestety się skończyło, jak się skończyło. Z drugiej strony parę takich interwencji, gdzie ewidentnie pomogłeś drużynie przetrwać kilka dobrych sytuacji, które stworzyli sobie dziś rywale. Od tego jestem. Staram się pomóc drużynie, kiedy tylko potrafię. Przychodzi taki moment, to staję na wyżynach i wznoszę swoje umiejętności na wyżyny, żeby po prostu tej drużynie pomóc, bo chcę pokazać, że jeżeli naprawdę dostanę szansę, to się sprawdzę i jeszcze nie raz pomogę tej drużynie. Dziś, kiedy pojawiłeś się na boisku i Zagłębie rozstawiło się na placu, wszyscy zdziwili się, na jakiej pozycji zagra Aleksander Todorowski. Ale ty teraz uświadomiłeś mnie, że już jako stoper grywałeś. Tak. Po prostu jestem zadowolony, jak dzisiaj zespół grał. Wygraliśmy bardzo ciężko przeciwnika. Ja grałem to stopera u 3-5-2, ja też kiedyś grałem stopera u Austrii, kiedy grałem stopera u 4 u linii, też trochę Polonii grałem stopera u 3-5-2, także trochę potrzebowałem czasu na treningami, do znowu nauczyłem grać tą pozycję i dobrze jest. Kiedy podszedł do ciebie Sheridan, pomyślałeś sobie, jej, ale duży człowiek, ciężko go będzie przestawić, czy jednak zabrałeś się od razu do roboty i uprzykrzałeś mu życie jak tylko można? Widzieliście wszystkich, chłopak ma 2 metry, ale nie ma co patrzeć na niego, idziesz na niego najmocniejsze, co możesz i skaczesz i da się widać, da się przegrać i to jest to. Mówisz, że jesteś zadowolony z tego, jak dzisiaj zagrało Zagłębie Lubin i faktycznie dziś pod względem i piłkarskim byliście lepsi od rywali. Wynik 2-1, choć Jagiellonia stworzyła sobie też kilka sytuacji, trzeba im oddać. Natomiast jeśli chodzi o taką grę, organizację gry, to Zagłębie odniosło chyba zasłużone zwycięstwo. Zasłużono. Oczywiście, że było zwycięstwo zasłużone, ale też Jagiellonia dobrze grała. Mala jedną dobrą okazję na 1-1, też mala jedną okazję przy 0-0, 1-0 dla nich i Balić trafił z bramki z linii. Także dobrze oni grali też, ale ja myślę, że jakość gry Zagłębia dzisiaj było lepsze. Po prostu lepsze graliśmy piłkę niż oni. Konrad, musisz też przyznać, że koledzy dziś z drużyny rozegrali kilka świetnie akcji kombinacyjnych. Ręce same składały się do oklasków. W Zagłębie widać, że jest w dobrej dyspozycji i ta dyspozycja chyba rośnie. Myślę, że z boku na pewno, czy z wysokości trybun było widać, że no, graliśmy fajnie piłką. I jeszcze przy okazji zdobywaliśmy bramki i ta gra cieszyła. Z tyłu też z mojej perspektywy naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Kiedy sam miałem piłkę, to chłopaki wychodzili do grania. To naprawdę cieszy, że każdy czuje tą pewność. I myślę, że idziemy w dobrym kierunku wszyscy, aby po prostu Zagłębie wznosiło się coraz wyżej i miejsce w tabeli widocznie to nie jest przypadek. Dziś dziennikarze i piłkarscy eksperci zastanawiają się, czy Zagłębie, czy Arka, dotychczas niepokonane zespoły, który z tych zespołów jako pierwszy się potknie? Czy w szatni Zagłębia Lubin w ogóle myśli się o tym, czy myśli się tylko pozytywnie? Pozytywnie nakręcacie się przed kolejnym spotkaniem i o porażkach to dziś nie myśli Zagłębie? Ja nawet nie widziałem, że Arka i mi nie przegraliśmy mecz, ale oczywiście, że myślimy tylko pozytywnie. Idziemy teraz, gramy z Lechą Poznaną tam w Poznaniu i idziemy wygrać tam. Tylko będzie grał, nie grał i nie chcemy przegrać żadnych, najmniej mecza, co może nie chcemy przegrać i będziemy grali maksa, na każdy mecz wygramy wszystko. Todor, czy wasze ostatnie wyniki, zwycięstwo z Pogonią, dzisiejsze zwycięstwo z Jagiellonią, twoim zdaniem zrobiły wrażenie na chłopakach w Poznaniu? Oni dziś z Pogonią, z którą wy wygraliście 3-0, przegrali w takim samym stosunku w meczu pucharowym?
Wszyscy wiemy, że piłka jest tak nieobliczalna. Możemy wygrać z Pogoną 5-0, Lech może przegrać od Pogona 5-0, ale wszyscy wiemy, że Lech to bardzo dobra drużyna i to nie ma żadnych znaczenia, że oni przegrali dzisiaj od Pogona i jedziemy tam i będzie bardzo ciężki mecz, bo Lech ma bardzo dobre zawodniki i zawodniki, którzy grali największy poziom piłki i Primera i nieważne teraz wszystkie te ligi i będzie bardzo ciężko. Mocni psychicznie jedziecie teraz na spotkanie z Lechem Poznań, do Poznania? Uważam tak, na pewno trzeba porządnie odpocząć, już niedługo mecz. Myślę, że każdy sobie zdaje z tego sprawę, że no, za 3 dni kolejna bitwa, którą trzeba zwyciężyć. Także no, na pewno widzimy się wszyscy w Poznaniu, zapraszam kibiców i trzeba to wygrać.